dzisiejsze spotkanie to również pokazanie, czym się zajmujemy. Te miasteczko samorządowe pokazuje, jakimi kwestiami samorząd województwa jest na co dzień zajęty i jaki wpływ jest to na naszą rzeczywistość. Poczynając od służby zdrowia, poprzez kulturę, również działania związane z infrastrukturą, z tym, co przynosi dla nas rozwój, partnerstwo ze sferą gospodarczą, ze społeczeństwem obywatelskim. Świętujmy, cieszmy się, bądźmy w stałej relacji, żeby można było wspólnie zadbać o rozwój naszego regionu i jak najlepiej służyć naszym mieszkańcom i przybyłym licznie, szczególnie w sezonie turystycznym, gościom. To dzisiejsze wydarzenie to dla nas zaszczyt i ogromna radość, że bardzo się udało, pogoda sprzyjała, całe mnóstwo odbiorców, a to świadczy o tym, że warto robić takie imprezy. Centrum Edukacji Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie to jednostka samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, która swoim zasięgiem celuje w całe województwo. Takie imprezy jak ta pokazują, że potrafimy to robić doskonale. Zespół ten rozwinął skrzydła tak mocno, że pobrnął w Polskę i na Europę. I to jest też ogromny taki atut Warmii i Mazur, że mamy wspaniałych ludzi kultury, że mogą poprzez swoją twórczość promować nasz piękny region, nasze wspaniałe społeczeństwo. Proszę Państwa, przed nami zespół Enej.